Jest to kolejny film Timu i mam nadzieję, że to będzie jeden z najlepszych filmów na naszym Timie. Kochani, dzisiaj nie używamy nazwy Timu Team for Us, dlatego że zmieniamy ją i zastanawiamy się, jaka to może być nazwa. Lukas, przywitaj się. Siema. Siema, siema. Kochani, dzisiaj jedziemy na Urbex. No i oczywiście dzisiaj po prostu stoimy jak na razie po prostu pyk. I czekamy, aż pociąg przejedzie. Co tam, Lukas, u ciebie? A dobrze, bardzo wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Okej, Lukas, słuchaj, dzisiaj robimy Urbex w nocy. Tak jest, robimy dzisiaj Urbex. I jak się z tym czujesz? Nie mogę się doczekać, ale tego efektu. Nie możesz się doczekać, no nie? Tak. No ja też nie. I pamiętajcie, że to będzie naprawdę bardzo dobry film, no nie? Mamy aż dwa materiały. No, dzisiaj nagrywamy w nocy dwa materiały i mamy nadzieję, że to wyjdzie naprawdę zajebiście, no nie, Lukas? Tak. Nie mogę się już doczekać. Łukasz, stoimy po środku pola, no nie? No, ogólnie są tutaj takie domy, no nie? I itp. Pola. No i idziemy zobaczyć, jak z tym domem. Tak jest. Idziemy zobaczyć i po prostu, jeżeli będzie wszystko dobrze, no to robimy urbex. Ale w razie czego, w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, wracamy. To wracamy. Otwieramy, ruszamy. Zauważyliśmy, że tam ktoś stoi, no nie, Lukas? I nie wiem, dobra, idziemy zobaczyć. Jeżeli będzie, wiecie, naprawdę ciężko się dostać, no nie? To po prostu do tego domu, to po prostu będziemy zawracać. Ale ja nie chcę się tak szybko poddać. Lukas, nie chcę się tak szybko poddać, wiesz? Chcę zrobić ten urbex. Dobra, wyłączamy światło. Włączymy, jak będzie bezpiecznie. Co nie, Lukas? Tam właśnie ktoś sobie stoi. Ej, tutaj jest jezioro. Stawik. Staw. Tutaj mamy staw i ktoś tam w ogóle jest obok tego stawu. Postanowiliśmy wrócić do auta i podjechać nim do miejsca, gdzie będziemy robić urbex. Lukas już idzie. Idziesz, Lukas? Lukas? Wiesz, co trzeba zrobić? Bo tam gościu szedł, bo otwierać bramę, no nie? My nie wchodzimy na tam staw, tylko my wchodzimy, idziemy prosto, idziemy potem w lewo, no nie? Ale tam gościu poszedł otworzyć bramę, bo ktoś tam zamknął drzwi, no nie? I chyba musi otworzyć, wiesz, bramę, no nie? Żeby wyjechali. Poczekamy. Ej, w ogóle tutaj widzom mówiłem, żeby jest to zrobić. Żeby tam dalej autem podjechać, rozumiesz? Żeby obczaić ten dom z auta. Bo teraz nie widać cię. Bo tam jest dalej droga przecież. No, jechaliśmy tamtędy. Jedziemy na kolejne miejsce zobaczyć, bo niestety po prostu tam po drugiej stronie tego domu, gdzie mieliśmy robić urbex, ktoś tam był, no nie? Pali ktoś się patrzył, no nie? No patrzyli się tam na nas, no nie? Co robimy, więc po prostu pospacerowaliśmy trochę i pojechaliśmy dalej, no bo no wiecie, o co chodzi. Trochę plan zmieniliśmy i przyjechaliśmy na opuszczoną stację. Tak jest. Stację paliw. Tak, stację paliw. Sprawdzimy i mamy nadzieję, że ten urbex tam się uda, bo oj, jak, tak. Bo jak się nie uda, no to cały materiał pójdzie do kosza. Tak, Lukas. Jest, tak jest, dobra. Idziemy. Trzymajcie kciuki, lecimy. Idziemy.
robimy urbex. Mironex. Tylko uwaga, żeby nie było. Dobra, to jest ziemia normalna. Mironex. Mamy tutaj różne rzeczy. Kompakt. Nawet jakieś tutaj jakieś drzwi. Pewnie to wszystko jest zamknięte. Ale my tylko sprawdzamy to, co jest na zewnątrz. Patrz pod nogi, no ja. Tam jakieś zarośnięte. Tutaj jest choinka chyba. No, to jest choinka. Tutaj mamy... No, tutaj mamy właśnie... Wow, nie zauważyłem tego, wiesz? Mamy tutaj co? Jak to się nazywało? Należność 5,70, wydano 690 litrów. Tak. Dobrze mówię. Tak. Mamy nawet, wiecie, mamy nawet to, no nie? To, co wkładamy do samochodu. Gasimy się. Dobra, ktoś jechał. Musieliśmy się ukryć, no nie, Lukas? Lukas ma latarkę, to super, dobra. Ale worst tam jest duży, co? I tutaj wszystko jest, wiecie, zawiązane sznurami. Mega. Chodź na chwilę do budynku. Tutaj... Co to jest? Jakieś zielsko. Jakieś zielsko właśnie urosło. Tutaj właśnie coś żółtego na nim jest. Dobra. Ej, jakie echo. No nie? Ej, w ogóle ostrość straciłem przez chwilę. Co? Tutaj mamy jakieś... Te... Wow. Dobra, ej, w ogóle tam się pali światło, bo tam jest zakład, no nie? I tam sobie ludzie pracują. Tam będzie zamknięte. W ogóle ja bym nie dotykał tego. Na pewno jest zamknięte, tu ziemia jest jakaś, ta. Tam w ogóle nie widać nic, co... Widzisz? Jakieś biurko tam jest. No biurko, jakieś rzeczy za tym oknem. Castrol, jakość ma swoją cenę, walko. Ale ogólnie to tak bym chciał nagrać. Kurde, jakieś te, no ja? Blachy. W ogóle zobaczcie, jaki jest księżyc. Wow. Mega. Zrobię zbliżenie. Wow. Hu-hu. To jest mega. Lukas, wiesz co? Czekaj, ja wejdę tutaj na chwilę. Weź mi jeszcze tu poświeć latarką. Tu siedzie. Co? Tu jedzie. Jedzie ktoś. Zaświeć. Kurde, ta szyba jest taka, no nie? No. Ty tam jest antena jakaś stara, nie? Albo to... Chyba na klucze lub na coś, no nie? Na klucze jakieś. Niska tam jakieś coś. Papiery. Buteleczki. Ej, butelki to królewskie. Królewskie, gościu, czujesz? Królewskie tam są. Tutaj właśnie do prasowania chyba. Stare. Ile żubrów. Co? Twoje ulubione. O, harnasie. Nawet nie wiedziałem, że tutaj to znajdę. Tutaj mamy szyby jakieś. No, szyby to są. A to jest szkło. Tak, no od tej stacji, no nie? No, nie wejdziemy tam do środka, ale jak będzie to niedobrze. No nie będziemy wchodzić. Po prostu zrobimy eksplorację tutaj po prostu. Zrobimy eksplorację, kochani, na dworzu. Taką szybką, żeby po prostu nikt z samochodu nie zauważył. Ale tu mokro jest, nie zauważyłem. Ja! Taką szybką eksplorację, nawet jakby ktoś zauważył, czy coś, to szybko lecimy do wyjścia. Tylko, że wiecie, my szanujemy takie miejsca, ale co jest najważniejsze, jest dach. I super, że jest dach jeszcze. Należność 000 000 88 i chyba 4 na samym dole, ale tu wszystko się wykasowało chyba. Etylina U95. I krzaki dalej. Tam dalej jest, ale nie będziemy wchodzić, bo już nie ma jak tam wejść. Dobra, to idziemy, Lukas. Ale zobaczcie, ten księżyc ciągle świeci nam.
Mega naprawdę klimat robi. No, no pokazywałem. O, tu są właśnie latarnie. Nie latarnie, tylko te lampy, no ja? Takie. Co? No jak? Mamy tutaj też właśnie odkurzacz. No ja? Tak. Bo tam ktoś szedł. Słyszałeś takie jak kroki? Dobra, więc co? Idziemy. Wiecie co? Idziemy stąd. Może po drodze jeszcze będziemy mieli jeszcze jeden urbex na tym filmie, ale nie obiecujemy. Nie, nie, Lukas. Nie obiecujemy i my gasimy światło. Chociaż zgasimy jak wyjdziemy stąd. Co? Słyszałem jakieś kroki takie. Takie powolne, ale słyszałem. Dobra, idziemy kochani do samochodu. Lukas, jak? A dobrze. I teraz jeszcze raz zobaczcie księżyc. Robi wrażenie, co?